czwartek media obiegła smutna informacja o śmierci Antoniny Girycz-Dzienisiewicz. Aktorka znana z ról w takich produkcjach jak między innymi 40-latek czy M jak miłość zmarła wieczorem 19 stycznia w wieku 82 lat. Informację o odejściu aktorki przekazała papi jej córka, Julia Dzienisiewicz. Antonina Girycz-Dzienisiewicz debiutowała na deskach teatru i w trakcie wieloletniej kariery związana była między innymi z Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze czy Teatrem Polskim we Wrocławiu. W pamięci Polaków zapisała się jednak wieloma rolami w popularnych filmach i serialach. Aktorka miała na koncie występy między innymi w kultowym 40-latku Jerzego Gruzy, widzowie z pewnością kojarzą ją również z roli Ireny Malanowskiej w M jak miłość. Girycz-Dzienisiewicz można było również podziwiać w takich produkcjach jak Dom, Polowanie na muchy, 13 posterunek, Niania czy Rodzinka.pl. Aktorka wystąpiła również w licznych audycjach radiowych i słuchowiskach, a także spełniała się jako aktorka dubbingowa. Poza własną pracą zawodową zajmowała się przygotowaniem do egzaminów do szkół teatralnych i filmowych późniejszych koleżanek i kolegów, którzy obecnie pracują w zawodzie, czytamy w przekazanym PAP oświadczeniu rodziny zmarłej aktorki. Antonina Girycz-Dzienisiewicz była żoną aktora i reżysera Macieja Dzienisiewicza. Para doczekała się dwóch córek, Julii i Izabeli.